Wiem, że jutro jeszcze przed nami finał, jeden z finałów Mistrzostw Świata Juniorów w Tarnowie, gdzie startuje zarówno Aleksander Loktajew, jak i Patryk Dudek. I tam też z niepokojem patrzymy na te wyniki, które będą docierały. Z tego tytułu też Patryka dzisiaj nie będzie na treningu. Także no, myślę, że nic się nie wydarzy i będziemy normalnie w cudzysłowie w składzie, który jest awizowany, wystąpimy w Gorzowie. Wczoraj długo trenował Piotr Protasiewicz, który miał do przetestowania jakieś kilka silników. Dzisiaj awizował się na trening nawet Runa Holta, co mnie bardzo cieszy. Sasza Loktajew, rezygnując z treningu, jakby w Tarnowie przyjechał na trening do Zielonej Góry, oraz Krzysztof Jabłoński, którego też bierzemy pod uwagę w meczu niedzielnym. Także tak będzie wyglądał dzisiaj zestaw na treningu. Nasi kibice otrzymali zgodę na wyjazd do Gorzowa, także będzie wsparcie naszych kibiców. Cieszycie się z tego? To dla Was ma duże znaczenie? Bardzo, no szczególnie na takim trudnym terenie jak Gorzów, to jest bardzo ważne. Chyba nie muszę tutaj nikomu uświadamiać, że kibice nasi są kolejnym zawodnikiem w zespole i to można powiedzieć, że filarem tej drużyny, także bardzo się cieszymy z tego, że będą z nami. Nie mieliśmy wcześniej z takim jury możliwości współpracy, więc sami jesteśmy ciekawi, jak to będzie, ale tak jak prezes wspomniał, jest to najważniejszy, można powiedzieć, mecz w sezonie i będziemy się uciekać do wszelkich możliwości, aby zawody odbyły się w duchu sportu i nie zostały w żaden sposób wypaczone. Także nie wiem, na jakiej podstawie, na jakiej zasadzie ma działać to jury. Wiem, że ono spotyka się powiedzmy w dniu zawodów co do 2 godziny regularnie. Dyskutuje na różne sprawy regulaminowego przygotowania toru i różnych historii. To jest cały czas monitorowane i uważam, że jeżeli mamy taką możliwość, no to warto z niej skorzystać i to robimy i myślę, że tutaj żadnej sensacji to raczej nie powinno wzbudzać. Być może oprócz tego, że jest to jakby debiut tej organizacji, tego tworu akurat w tym momencie. Że się boimy, po prostu mamy szacunek do przeciwnika i do jego klasy. W końcu Gorzów przez długą część sezonu liderował, współliderował w Ekstralidze i mamy jak do każdej innej drużyny do niej też szacunek i respekt. I myślę, że tutaj słowa Piotra, być może na podstawie wypowiedzi mojej, które nie zrozumiał, że stworzył. I tyle. Ja wspominałem o to, że w Gorzowie tylko i wyłącznie na podstawie tego, że w ogóle, ogólnie to ubierałem, że zmierzamy do tego, aby robić widowiska, czy robić wyścig za wszelką cenę, nie licząc się z żadnymi kosztami o 2 punkty, zapominając o widowisku, a tym samym zapominając o kibicach. Więc tutaj jest taka drobna, subtelna różnica między tym, jak ja się wypowiedziałem, a jak zostało to odebrane, więc to jest, wydaje mi się, tutaj problem jakiś. No i tyle, ja się tego będę trzymał. Wydaje mi się, że tor na meczu z Gorzowem w Zielonej Górze był wzorowy. Stworzyliśmy doskonałe, zawodnicy stworzyli, no przecież nie my, doskonałe widowisko. My daliśmy im do tego warunki. Wydaje mi się idealne, tor został oceniony bardzo dobrze i chciałbym, żeby tak było też w Gorzowie. W ocenie powiedzmy ogółu, tak, że też i to, co orzeknie sędzia, czy ta komisja powołana, będzie zgodne z tym odczuciem wszystkich innych ludzi, którzy to widowisko będą oglądać. A mam taką nadzieję, że tak będzie. Tego się trzyma. A jak ten tor był w ostatnich latach? On nie był na całej długości, szerokości taki sam? To jest taki właściwie największy problem? Czy sam fakt, że był mocno przyczepny? Z czego wynika to, że ten tor nie sprzyja widowisku tego? To jest bardzo przyczepny, tak? On ma raz, że ma dosyć trudną w miarę geometrię, dodatkowo przygotowywany ekstremalnie przyczepnie, no stwarza pewne trudności, które nie sprzyjają walce, tak? Absolutnie nie sprzyjają walce. Do tego pojawiają się jakieś problemy, gdzieś tam jakieś kolejne dziury. Nie chciałbym tutaj roztrząsać tematu. Myślę, że
ilość kar i uwag co do tego toru mówi sama za siebie i tylko na tej podstawie jakby też prosiliśmy o powołanie tej komisji, tego jury i tyle. Myślę, że tutaj nie należy się doszukiwać jakichś niepotrzebnych podtekstów. Davidson jest pod piątką ustawiona, a Jabłoński pod dwójką, to tak, żeby zaszachować stał, czy już możemy powiedzieć, że, nie wiem, że będzie ZZ-ka, będzie mocno wpisane pod piątkę za Davidsona, czy to wszystko w ostatniej chwili wyjdzie? Wszystko w ostatniej chwili wyjdzie. Jakiego scenariusza można się spodziewać? Tu kibice zielonogórscy na forach przynajmniej zakładają, że pierwszy bieg to musi być 5-1, żeby stał się poczuła niepewnie. Jak to z twojej strony? Z mojej strony wygląda tak, że jeżeli u siebie potrafiliśmy trzema zawodnikami zremisować z takiego dołu 14-punktowego, to może czterema uda się wygrać.